poniedziałek, 23 września. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. W środę zamknięcie wiaduktu nad ulicą Graniczną, a za tydzień w poniedziałek wiaduktu nad ulicą Mikołowską w Katowicach. Taki był plan związany z wielką przebudową torów. Mimo, że to już za dwa dni, to PKP PLK nie są w stanie potwierdzić dat, które niedawno same ogłosiły. Na utrudnienia jest już gotowy organizator komunikacji publicznej, bo zamknięcie wiaduktów zmieni trasy i przystanki kilkudziesięciu linii autobusowych. Karolina Komada. Dla 94-letniej pani Henryki wykonywanie nawet najprostszych czynności już wkrótce może być sporym problemem. Po pracę chodzę na 1 maja. Po Jarzynki chodzę na 1 maja. Nie wiem, gdzie będę teraz kupować. Nie poradzę sobie, po prostu tędy nie będę chodzić. Od środy 25 września prawdopodobnie już nikt nie będzie chodził pod wiaduktem na ulicy Granicznej. Podobnie będzie z wiaduktem na ulicy Kłodnickiej. Tam nikt nie przejdzie ani nie przejedzie od poniedziałku 30 września. Wie pani, no ja nie mam samochodu, bo już zrezygnowałem, także... No, ale tam że teściową mam, to będę musiał w koło będę musiał chodzić, nie? W korki będą utrudnienia, jeżeli chodzi o samochody, no bo ten most, znaczy to przejazd tutaj, no dość dużo aut tędy jeździ jednak, więc to będzie dość problematyczne. No piesi no, będą musieli iść tam na kładkę. Kładkę nad torami przy ulicy Paderewskiego oddalono mu ponad 500 metrów od wiaduktu na ulicy Granicznej, co dla starszych ludzi może stanowić duże utrudnienie. Dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej nowa sytuacja drogowa też będzie dużym wyzwaniem. Tutaj musimy uruchomić taką linię dowozową, linię tymczasową Z210. I ta linia będzie kursować na trasie Sądowa, osiedle Paderewskiego, Sikorskiego, Katowice Sądowa. Ona będzie pełniła właśnie taką funkcję dowozową dla pasażerów, żeby mogli dojechać i ewentualnie przesiąść się na inne linie autobusowe. Większy paraliż będzie spowodowany zamknięciem wiaduktu na ulicy Kłodnickiej. Linie numer 13, 51 i 913 będą kursowały na skróconych lub nieco zmienionych trasach. Według inwestora, czyli PKP PLK, mieszkańcy regionu mieli wystarczająco dużo czasu, by przyzwyczaić się do wprowadzanych zmian. Początkowe plany sprzed wielu miesięcy zakładały zamknięcia wszystkich wiaduktów na raz 1 września. I właśnie z uwagi na to, żeby to nie było takie... A szokowy efekt dla całego miasta, jak i dlatego, żeby te zmiany rozkładać etapowo. Wspólnie z miastem uzgodniliśmy fazowe wdrożenie poszczególnych zmian. No oczywiście pewnie żadna data nie jest doskonała na wprowadzenie tych zmian w organizacji ruchu. Zostało te największe zmiany rozłożone na cały wrzesień i połowę października. Mamy nadzieję, że te dodatkowe kilka dni na akcję informacyjną pomogą przyzwyczaić się mieszkańcom Katowic. Może się okazać, że na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji będzie jeszcze kilka kolejnych dni. Mimo, że przejazd pod wiaduktem na ulicy Granicznej ma zostać zamknięty już w środę, to PKP PLK nie były w stanie dzisiaj potwierdzić, że tak właśnie się stanie. 31 gmin i 1831 gospodarstw. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie doraźnej pomocy dla powodzian. Na wsparcie w wysokości 4000 zł może liczyć każdy, kto ucierpiał w związku z intensywnymi opadami deszczu, które przeszły nad krajem w ubiegłym tygodniu. Magda Sincewicz. Pieniądze z budżetu województwa trafią do samorządów, które będą odpowiedzialne za wypłacanie pomocy finansowej poszkodowanym. Oprócz tego powodzianie mogą liczyć na pieniądze z rządu, zasiłek powodziowy w wysokości 2000 zł oraz wsparcie doraźne w wysokości 8000 zł. Wszystko tak jak pieniądze rządowe, tak samo i te przez swoje gminy, gminy ośrodki pomocy społecznej ludzie mają składać wnioski. Dzisiaj nam bardzo zależy na tym, żeby one były bardzo szybko rozpatrywane, bez zbędnej zwłoki, bo to najważniejsze, by ta pomoc dotarła jak najszybciej. Tu liczy się każdy dzień, każda godzina. Z powodu intensywnych opadów deszczu w regionie uszkodzone zostały 3022 budynki mieszkalne, 136 budynków użyteczności publicznej, 156 gospodarczych, 553 drogi, 95 mostów, 303 szkoły oraz 91 przedszkoli. Natomiast w przypadku osób, które ucierpiały w wyniku, których domy i pomieszczenia gospodarcze ucierpiały w wyniku powodzi, w przypadku zabudowań gospodarczych mówimy o możliwości wsparcia na poziomie 100 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku domów, budynków, w których mieszkali
ludzie. Mówimy o wsparciu w wysokości 200 tysięcy złotych i takie pieniądze będą też wypłacane. Mamy w tym momencie pełną współpracę z ministerstwem. Nasze potrzeby finansowe są w pełni zaspokajane. Wnioski mieszkańców, które wpływają do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wnioski o pomoc, które za pośrednictwem samorządów wpływają do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, są realizowane w ciągu jednego dnia i wsparcie finansowe jest wypłacane samorządom w ciągu jednego dnia, czyli tego samego dnia, w którym wpływa wniosek. Jak zapowiadają władze województwa śląskiego, w przyszłorocznym budżecie województwa zaplanowane zostanie wsparcie dla gmin najbardziej dotkniętych powodzią. Konkretne decyzje zapadną po oszacowaniu strat. 1000 metrów kwadratowych, dwie kondygnacje i nowoczesny sprzęt. W Zabrzu otwarto właśnie pierwsze w Polsce Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Stwardnienia Rozsianego. Placówka diagnozować będzie pacjentów w 3 miesiące. Rocznie będzie ich około 3000. Magda Sincewicz. Pan Maciej od samego początku przyglądał się, jak powstawało to miejsce. Miejsce, z którego obecnie korzysta. 4 lata temu dostał diagnozę. W tym samym czasie został złożony do ministerstwa wniosek o wsparcie budowy jedynej takiej placówki w kraju. W starym budynku, w trudnych warunkach, zostałem zdiagnozowany zgodnie ze standardami europejskimi, czyli od momentu pojawienia się do przystąpienia do programu lekowego minęło 3 miesiące. I dzięki temu stoję, dzięki temu choroba nie dokonała większych spustoszeń w moim organizmie. I mimo, że budynek został dzisiaj oficjalnie otwarty, to z pomocy specjalistów chorzy korzystają już od 3 miesięcy. Każdy jego zakamarek został stworzony pod ich potrzeby. To projekt około 1000 metrów kwadratowych, dwie kondygnacje, parter z częścią nastawioną na ambulatoryzację opieki i część górna, czyli oddział, czyli hospitalizacja pacjentów. Oprócz tego rehabilitacja ambulatoryjna, oprócz tego pracownia rezonansu, czyli wszystko to, co pacjent ze stwardnieniem rozsianym powinien otrzymać w jednym ośrodku. A nawet mieszkanie pokazowe, które uświadamia innym, z czym na co dzień zmagają się chorzy na SM. W Polsce cierpi na nie około 46 tysięcy osób, na świecie prawie 3 miliony. Rozwój medycyny oraz zwiększony dostęp do leczenia sprawiły, że postęp choroby może być znacznie spowolniony. Jesteśmy na takim etapie w neurologii w ogóle, w którym ruszyliśmy bardzo mocno i z przytupem, jeśli chodzi o terapie, które przedłużają życie pacjentów i ograniczają, znacznie spowalniają moment w chorobach przewlekłych, takich jak właśnie stwardnienie rozsiane, moment do osiągnięcia etapu, w którym pacjent wymaga opieki osób drugich. Jesteśmy w stanie bardzo to odroczyć. Stwardnienie rozsiane to jedna z najczęstszych chorób centralnego układu nerwowego, stwierdzanych u młodych dorosłych. To ludzie między 20 a 40 rokiem życia. Nazywana jest chorobą o 1000 twarzy. Jej główny skutek to osłabienie mięśni i ich stopniowe zanikanie. Objawy są efektem zapaleń w mózgu i rdzeniu kręgowym. Symptomy zależą od obszaru, w którym doszło do uszkodzenia nerwów. Są to z reguły ludzie młodzi i w tym momencie można im zapewnić zdrowie i normalne funkcjonowanie, choć wymaga to specjalistycznej opieki i też kontrolowania, żeby te efekty leczenia utrzymać. Ze wsparcia ma rocznie skorzystać 3000 osób. Egzaminy na prawo jazdy w województwie śląskim będą droższe. Sejmik województwa śląskiego przyjął dziś uchwałę, zgodnie z którą kursanci będą musieli płacić o kilkadziesiąt złotych więcej niż obecnie. Opłaty za egzaminy stanowią dużą część dochodów WORD-u, co wpływa na pensje egzaminatorów, których w regionie brakuje. Karolina Komada. Wszyscy, którzy będą zdawać egzamin na prawo jazdy w województwie śląskim po 1 listopada tego roku, zapłacą więcej. Stawki droższe bolą każdą kieszeń, natomiast zmieniająca się sytuacja ekonomiczna nie jest zależna od nas samych bezpośrednio, dlatego samorządy województwa w całym kraju niestety są zmuszone takie decyzje podjąć. Samorząd województwa śląskiego podjął taką decyzję w poniedziałek 23 września podczas sesji sejmiku. Podobna decyzja zapadła w sierpniu w województwie pomorskim, a z początkiem września w województwie opolskim. 9 województw też pracuje nad podobnymi uchwałami. Opłaty za egzaminy stanowią około 90% wszystkich dochodów WORD-u. Wszystko drożeje, tak i oczekiwania płacowe na pewno ze strony egzaminatorów jakieś są. No, koszty utrzymania budynków, no też wiadomo, wszystko drożeje, energia.
Nowe ceny za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy są wyższe o ponad 11% od aktualnych. Nowa stawka za egzamin teoretyczny wyniesie 55 zł, czyli 5 zł więcej. Egzamin praktyczny dla kategorii A i B będzie od listopada kosztował 222 zł. To wzrost o 22 zł. Dodatkowo pieniądze zasilą budżety WORD-ów, które borykają się z brakiem chętnych do egzaminowania kursantów. My nieustannie poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku egzaminatora. Proszę mi wierzyć, że na ostatnie nabory zgłosiły się po jednej osobie, więc nie ma zainteresowania. Koszt uzyskania uprawnień egzaminatora to jest, myślę, paręnaście tysięcy złotych. I za pensję, którą, powiedzmy, zarabiają egzaminatorzy z jedną kategorią, jest to nieatrakcyjna praca po prostu. Rocznie w województwie śląskim do egzaminu na prawo jazdy podchodzi około 100 tysięcy osób. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Miłego wieczoru i zapraszamy na informacje, które jutro o stałych porach.